Kościół świętego Idziego to prawdziwa perła wybudowana w stylu romańskim na ziemiach polskich na przełomie XI i XII wieku. Obok funkcji sakralnych kościół w Inowłodziu pełnił również funkcję obronną, ponieważ usytuowany był na wysokim wzgórzu, w czasie zagrożenia wielokrotnie dawał schronienie miejscowej ludności. Fundację kościoła przypisuje się Władysławowi Hermanowi. Według płyty inskrypcyjnej kościół wybudowano w 1082 roku z fundacji Władysława Hermana. Świątynię wymienia również Jan Długosz, podając ten sam rok jako datę fundacji. Z kościołem świętego Idziego wiąże się legenda. Książę Władysław Herman nie mógł doczekać się potomka i wtedy święty Idzi miał wysłuchać jego próśb i przyczynić się swoim wstawiennictwem u Stwórcy do przyjścia na świat długo oczekiwanego przez księcia potomka. Ten upragniony syn to Bolesław Krzywousty z dynastii Piastów, syn Władysława I Hermana i Judyty Czeskiej, córki króla Czech Wratysława II. Według innej wersji legendy, żona księcia Władysława, Judyta, wyleczyła się z bezpłodności, zażywając kąpieli w wodzie ze źródełka, które wybija u podnóża wzgórza, na którym wzniesiony został kościół. Przez wiele lat romańska świątynia była jedyną w Inowłodziu. Od momentu powstania tej świątyni na tej samej górze mieścił się również klasztor benedyktynek, który został w 1241 roku zburzony podczas najazdu tatarskiego. Budowla posadowiona na wysokim wzgórzu pełniła funkcje obronne, a dziś jest wspaniałym miejscem widokowym na rzekę Pilicę, która wije się u jego stóp. Można z tego wspaniałego wzgórza oglądać pływające kajaki po Pilicy i rowerzystów, którzy przemierzają przepiękne szlaki tego rejonu. Można też z przykościelnego wzgórza zobaczyć wzniesiony w połowie XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego zamek inowłocki. Co prawda, w dzisiejszych czasach są to tylko ruiny, ale warto je również odwiedzić. Przez wiele lat romańska świątynia pod wezwaniem świętego Idziego była jedyną świątynią w Inowłodziu. W 1520 roku, kiedy w centrum miasteczka wybudowano drugi kościół pod wezwaniem świętego Michała, wówczas kościół świętego Idziego stracił na znaczeniu i z czasem świątynia popadła w zapomnienie, a jej stan systematycznie się pogarszał. Na przestrzeni wieków wielokrotnie podejmowano działania mające na celu odbudowę i rekonstrukcję. Pierwszą próbę odnowienia kościoła podjęto w 1790 roku, sprowadzając do niego z kapliczki w Giełzowie cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej. W 1793 roku kościół został ograbiony przez żołnierzy pruskich, a następnie zamieniony na magazyn zbożowy. Na początku XX wieku świątynia była zniszczona, a jej dach pokryty był słomą. Kolejne zniszczenia zostały spowodowane przez I wojnę światową. Dopiero w latach 1936-38 dzięki inicjatywie prezydenta Ignacego Mościckiego odrestaurowano świątynię, podwyższono o jedną kondygnację wieżę, a nawie od strony zachodniej dobudowano arkadę, wybudowano emporę
z tryforyjnymi przeźroczami. Świątynię ponownie poświęcono 1 listopada 1938 roku. Świątynia jest jednonawowa, zakończona apsydą. Istotnym elementem jest oparcie wieży na zachodniej ścianie nawy oraz otwarcie jej wysoką arkadą na emporę. Na emporę prowadzą kręte schody, a wyżej na szczycie wieży znajdują się dzwony. Kościół, jak to budowla wczesnoromańska, XI-wieczna, jest w surowym stylu, ale na pewno warto go zwiedzić. 900 lat historii przemawia i pobudza wyobraźnię. Będziesz w Inowłodziu? Nie zapomnij zajrzeć również do ruin zamku Kazimierza Wielkiego i pospacerować w dolinie rzeki Pilicy, a może popływać kajakiem. Życzymy miłych wrażeń. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.